Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Jego cudowne dzieła. Tekst pamięciowy. Widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Mateusza, rozdział 9, werset 36. Nawet pobieżna lektura tego, co Ewangelie mówią o życiu Jezusa, objawia ciekawy fakt. Mianowicie, z wyjątkiem zdumiewających wydarzeń związanych z Jego narodzinami, niewiele jest napisane o Jego dzieciństwie i młodości. W związku z tym w ciągu wieków powstało wiele spekulacji na temat tego, co Chrystus czynił w ciągu tych zagubionych lat. Jednak żadna z tych teorii nie opisuje powyższego zagadnienia w tak ciekawy i adekwatny sposób, jak uczyniono to w rozdziale Dzieciństwo Ellen White – Życie Jezusa. Pisarze biblijni skupiają się głównie na kilku latach Jego publicznej służby. Jakżeż wspaniałe były to lata. Świat nigdy wcześniej nie widział czegoś podobnego. Jego dzieła zawsze dokonywane dla innych, pozbawione wszelkiej pretensjonalności, są przedstawiane jako dowód rozpoczęcia nowej ery narodzin Królestwa Bożego. Z chwilą zakończenia kazania na górze sytuacja zmienia się zasadniczo, gdyż Jezus natychmiast wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi. Dla Niego liczyły się nie tylko słowa, ale także czyny, które stanowiły ich doskonałe potwierdzenie. Królestwo Boże nadeszło, a mistrz osobiście je zainaugurował. Kim jest ten? Zobacz Mateusza 8, rozdział 8, werset 25 do 27. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem stał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Przeczytaj Mateusza, rozdział 8, werset 1 do 4. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi, ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. Co fragment ten mówi na temat powodów, dla których Jezus przyszedł na świat? Według sprawozdania Mateusza uzdrowienie trędowatego nastąpiło zaraz po kazaniu Jezusa. Gdy tylko zakończył on nauczanie, natychmiast wyruszył, by zaspokajać potrzeby ludzi. Pierwszym wyzwaniem, wobec jakiego stanął, był trąd, symbol grzesznego stanu człowieka. Zbawiciel dotknął trędowatego, a trąd zniknął. Jak to wyjaśnić? Taka jest moc naszego Pana. W dalszej części rozdziału 8 i wersetu 9, rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus jest przedstawiony jako mający moc nad przyrodą, ucisza burzę, jako mający moc nad demonami, uzdrawia opętanych i jako mający moc nad wszelkimi chorobami i niemocami, uzdrawia paralityka i kobietę chorą na krwotok oraz jako mający moc nad śmiercią wskrzesza córkę Jaira. Z osobistego doświadczenia wiemy, że Chrystus posiada moc nad burzami w naszym życiu, nad nękającymi nas demonami i wszelkimi dolegliwościami. Czego możemy się nauczyć z Mateusza, rozdział 8, werset 23 do 27. A gdy wsiadł do łodzi i poszli za nim uczniowie jego, a oto nawałnica wielka powstała na morzu,
tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że nawet wiatry i morze mu są posłuszne? W pewnych starożytnych mitologiach wodę uważano za wroga, którego pokonuje Bóg. Dla Izraelitów rozszalałe wody symbolizowały moce opierające się Bożej władzy. Reakcja uczniów Jezusa powinna być wzorem dla nas. Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? W pewnym sensie ich okrzyk jest powtórzeniem stwierdzenia z Księgi Izajasza, gdzie Bóg przywołuje niebo i ziemię na świadków buntowniczego uporu swego ludu. Wół zna swego powłaściciela, a osioł żółb swego pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Z całego stworzenia lud jest najbardziej nielojalny. Możemy zapytać, czy jesteśmy jedynymi istotami na ziemi opierającymi się Jezusowi. Nawet wichry i fale są mu posłuszne. A jak jest z nami? Dziękuję.